wielka tragedia się wydarzyła, bo zmarł Paulo Gonçalves, no, Portugalczyk, którym się ścigałem, jak jeździłem na motocyklu i razem jeździliśmy i to był no, ostatni zawodnik, można powiedzieć, z tej grupy zawodników, z których się ścigałem i którzy jeszcze dalej się ścigali na motocyklach, więc wielka tragedia i no, bardzo źle się stało. Dzisiaj autostrada po pustyni, tak naprawdę jechaliśmy 180 na godzinę praktycznie przez cały odcinek. Czasem przecinaliśmy wydmy przez 2-3 km i znowu płasko, pełny gaz. Odcinek, można powiedzieć, dla samochodów, które mają najwyższą średnią prędkość, więc nie dało się tu nic za dużo podziałać, bo cały czas trzymaliśmy pełny gaz. Trochę straciliśmy w kurzu, bo wyprzedzaliśmy, trochę na Niroma nam zakurzył, ale na szczęście udało się go wyprzedzić. Cieszymy się, że jesteśmy na mecie, nie mieliśmy problemów, więc jesteśmy dalej w grze. The second week was starting with a very, very fast stage, nearly full throttle all the time, but I think on the next days we will have some more difficult challenges to pass. Dzisiaj za bardzo szybki odcinek, możliwe nazwać że to rajd na autostradzie, bo cały czas maksymalna prędkość, kilka razy do widm, ale widmy tylko 2-3 km i na cały czas na full gas. No niebezpieczno było, jesteśmy na mecie, to jest ok. Odcinek 570 km. Na samym początku wpadłem tak naprawdę z urwanej wydmy. Musiałem troszkę powalczyć z kładem, żeby go wyciągnąć. Nadciągnąłem sobie plecy. Odcinek był super szybki. Było trochę wydm, lecz jechało mi się bardzo dobrze.